Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w imieniu którego mam zaszczyt przemawiać, będzie głosował przeciwko odwołaniu rządu Jana Olszewskiego i wniosek o dymisję tego rządu traktujemy, przykro mi to powiedzieć, jako przejaw nieodpowiedzialności i jako krok w kierunku destabilizacji państwa polskiego. Będziemy głosowali dlatego, że jest to rząd autentyczny, a nie deklaratywny, a nie deklaratywnego antykomunizmu. Jest to rząd odejścia od okrągłego stołu, odejścia od grubej kreski, odejścia od tego wszystkiego, przeciwko czemu wielu panów na tej sali wielokrotnie zabierało głos. Istnieją pierwsze sygnały wychodzenia z recesji. Został zatrzymany spadek produkcji. Nie rośnie inflacja. Mamy dodatnie saldo handlu zagranicznego. I jest mniejszy od planowanego deficyt budżetowy za pierwsze 4 miesiące.